Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się agregatami w połączeniu z pompą ciepła i fotowoltaiką. Zobaczycie, jak podłączyć sobie taki agregat, jakie są uwarunkowania prawne, jak możemy sobie pracować i jak dobierać takie agregaty. Zapraszam na odcinek, zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Dawajcie nam lajki, jeżeli się Wam podobają. Zapraszamy. Jesteśmy przy agregacie prądotwórczym diesla. To jest dosyć mocny agregat 8,5 kW mocy wyjściowej. Dlaczego diesel? Dlatego, że są bardziej żywotniejsze, oszczędniejsze przy swojej pracy. Są również droższe niestety. Natomiast są to solidniejsze urządzenia niż urządzenia na benzynę czy olejowe agregaty. My wybraliśmy sobie taki agregat, dlatego że moc, którą potrzebujemy u nas w budynku, to jest około 7 kW tej mocy, takiej łącznej wszystkich urządzeń, które będziemy potrzebowali w razie zaniku prądu. Dosyć często zastanawiacie się i zadajecie na takie pytania, jak zabezpieczyć swój budynek w przypadku braku prądu, jeżeli mamy tylko i wyłącznie pompę ciepła. Dziwne troszkę pytanie, gdy wychodzą od klienta albo przyjeżdżą do klienta i ma kocioł gazowy, dlatego że no, kocioł gazowy też bez prądu nie zadziała, tak samo jak kominek z płaszczem wodnym też nie zadziała, bo są sterowniki i pompy, które muszą to ciepło wytworzone przekazać na instalację grzewczą. Natomiast no, ludzie jeszcze tutaj przy pompach ciepła nie do końca wiedzą, jak to wszystko działa, więc dzisiaj sobie troszeczkę na ten temat powiemy. Mamy agregat dieslowski, który jest podłączony z tak zwanym systemem załączania rezerwy z angielskiego ATS, Automatic Transmission System, który pozwala nam załączyć agregat w momencie, kiedy nie mamy napięcia w sieci. Spadnie napięcie w sieci, załączy nam się agregat. W tym samym momencie falownik nam się nie odpali, falownik będzie wiedział, że ma napięcie skąd indą. Pokażę, jak to się podłącza, na czym to polega, tak żebyśmy nie zniszczyli falownika. Są już falowniki, które współpracują z takimi agregatami. Trzeba się wczytać w instrukcję falownika, porozmawiać z firmą, która montuje, żeby nam to odpowiednio dograła i żeby nam to elektrycznie podłączyła. Co potrzebujemy, żeby taki system załączania rezerwy podłączyć? Na pewno musicie złożyć wniosek do Enei, bądź swojego dostawcy energetycznego, dlatego że jest to również mikroinstalacja, którą musimy zgłosić. A robimy to dlatego, że włączamy się poniekąd w sieć z tym urządzeniem i muszą być specjalne zabezpieczenia w specjalny sposób to podłączone, tak żeby na przykład monterzy, którzy pracują na sieci, usuwają awarii, nie zostali porażeni prądem wytworzonym przez nasz generator. Do takiego pozwolenia na pewno będziemy potrzebować uprawnionego elektryka, który wykona nam projekt, a później opomiaruje nam to wszystko i wykona taki projekt powykonawczy. Trzeba złożyć wniosek o przyłączenie takiej mikroinstalacji, otrzymać warunki Enei. Jak spełnimy już te wszystkie formalności, możemy się zabierać za montaż takiego urządzenia. Jak dobrać sobie taki agregat? No, sprawa nie jest wcale trudna, natomiast musimy troszeczkę czasu poświęcić w domu, przelecieć się. Sumujemy moc znamionową wszystkich odbiorników, które mamy w domu. I tak jak my na przykład mamy pompę ciepła 6 kW, to jest jej moc grzewcza. Musimy wiedzieć, jaka jest moc znamionowa tego urządzenia. Agregat 2 kW, więc wiemy, że to będzie 2 kW. I teraz trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że odbiorniki, które są tak zwane rezystancyjne, czyli typowo oświetlenia, oprócz lamp sodowych, bo one akurat wypadają z tej klasyfikacji, oświetlenia, suszarki, żelazko, mikrofalówka, lodówka, jakiś toster, no to wszystko to są odbiorniki rezystancyjne i one będą miały mniej więcej tą swoją moc elektryczną, zapotrzebowanie na tą moc elektryczną, mniej więcej taką, jak podaje producent na tablicy znamionowej, i tutaj raczej nie powinniśmy mieć z tym problemu. Warto dodać te 20% jeszcze jakiegoś tam naddatku. Natomiast przy odbiornikach indukcyjnych no mamy troszeczkę większy problem, dlatego że tutaj moc, zapotrzebowanie elektryczne takiego indukcyjnego odbiornika będzie kilka razy większe od tej mocy znamionowej na starcie. Wobec czego będziemy potrzebować więcej tego prądu przy uruchomieniu urządzenia niż mamy podane na tablicy znamionowej. I tak mniej więcej odbiorniki indukcyjne połączone w gwiazdę potrzebują 3 razy więcej takiego zapotrzebowania.
energetycznego, więc musimy, jeżeli mamy odbiornik indukcyjny jakiś tam 2-kilowatowy, więc musimy przynajmniej te 6 kW na starcie mu zapewnić, żeby agregat nam podawał. Jeżeli mamy urządzenie połączone w tak zwany trójkąt, to aż potrzebujemy aż 9 razy więcej tego prądu. Urządzenia połączone w tak zwany trójkąt gwiazda, czyli najczęściej właśnie w pompach ciepła, na przykład gruntowych, przy tak zwanym soft starcie, to są może rozwiązania robione, mamy też 3 razy większe zapotrzebowanie takie energetyczne. Przy urządzeniach z falownikami 1,5 razy większe i komutatorowe, czyli takie typowo elektronarzędzia 1,2 do 1,5 raza więcej. 1,5 raza będzie bezpiecznie, 1,2 będzie jak najbardziej też prawidłowo. Sumujemy sobie moc tych wszystkich naszych odbiorników, tych, które oczywiście potrzebujemy, żeby były załączone i wówczas możemy zabezpieczyć sobie budynek na wypadek na przykład braku prądu. Takie generatory też sprawdzą się, gdybyśmy chcieli mieć instalacje off-gridowe, elektryczne w domu, czyli mamy swój generator, który wytwarza nam prąd, nie pobieramy prądu z Enei, odcinamy się i żyjemy sobie jakby na własny rachunek, zalewamy diesel. Czy to będzie ekonomiczne? Trzeba sobie samemu policzyć. Ten akurat model tego agregatu zużywa około 14 litrów diesla ropy na dobę, gdyby pracowało cały czas. Oczywiście urządzenie nie może pracować non stop. Maksymalny czas pracy takiego urządzenia to jest 8 godzin, po czym musimy dać mu odpocząć. Znów możemy je po godzinie, półtorej włączyć, natomiast około 14 litrów przez dobę pracy pobierze tego diesla. Każdy będzie pobierało więcej, benzyna będzie jeszcze więcej pobierać. Musicie sobie to sami zobaczyć. Przejdziemy teraz sobie do tego naszego ATS-a, czyli do systemu załączania rezerwy, który podłączamy przewodem tutaj akurat w SZR jest opisany, podłączamy tutaj do gniazda i to powoduje, że generator sam będzie startował. Jak widzicie, możemy go odpalać również z kluczyka, możemy go odpalać na szarpak ręcznie. Ma też ten agregat, ma też funkcję odpalania z pilota, więc moglibyśmy go odpalać z pilota. I tu ważna rzecz, przy ATS-ach odpalania z pilota nie używamy, przynajmniej w tym modelu. Mamy dodatkowo 3 gniazda, jeszcze jednofazowe. Możemy sobie na każdej fazie osobno gniazdko podłączyć. Tutaj też możemy podłączać odbiorniki. No i tutaj mamy mufę. Mufa z dużym przewodem, która poda nam prąd z agregatu na system automatycznego załączania. Warto kontrolować poziom oleju jak najbardziej. My tu mamy kontrolkę, która nam powie, że coś jest nie tak. Natomiast warto to sobie kontrolować i pilnować, żebyśmy nie uszkodzili takiego urządzenia. To urządzenie może stać w miarę na zewnątrz, oczywiście tu mamy taki mały warsztacik zrobiony, więc tutaj jest zadaszone. Natomiast stoi sobie całą zimę, nic mu tutaj nie przeszkadza. Dodatkowo jeszcze, bo będziemy troszkę tutaj zmieniać ustawienie, natomiast będzie on jeszcze dodatkowo w skrzynce stropionowej zamknięty, wentylowany oczywiście, tak aby emitował trochę mniej hałasu niż na chwilę obecną. Co pewnie zaraz na filmie zobaczycie, jak to wygląda. Też jest do niego dokupiona dodatkowa rura wydechowa, którą będziemy wyprowadzać poza ten obiekt. Natomiast na cele filmu troszkę tutaj zadymimy i zrobimy wam pokaz pirotechniczny lekki. To jest tylko dla celu filmów zrobione, tak samo jak i instalacja elektryczna, która nie do końca jeszcze tam jest prawidłowo, znaczy spięta jest prawidłowo, natomiast nie wygląda to na estetycznie, dlatego nie zwracajcie na to żadnej uwagi, liczy się sam jakby efekt tego podłączenia. Chcemy wam pokazać, jak to działa, na jakiej zasadzie zrobione. Dobra, przenosimy się do skrzynki elektrycznej, do tablicy rozdzielczej i tam pokażę więcej system załączania rezerwy, jak to działa, jak to wygląda i co z tym zrobić dalej. Jesteśmy przy systemie załączania rezerwy. To jest tego typu skrzyneczka. Tak jak mówiłem, na razie tutaj porządku nie mamy przy tych przewodach, dlatego że ta szafa zawodowa, to wszystko będzie niedługo wymieniane, więc tu nie za bardzo jest jak wiercić, jak się wbijać, to nie bardzo jest miejsce i uporządkujemy sobie to później. Chcę tylko wam pokazać, na jakiej zasadzie jest to wszystko pospinane i co trzeba było tutaj zrobić. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, musi być na to zrobiony projekt i nie możemy sobie pozwolić na jakieś tam samoróbki, dlatego że wpinamy się w mikroinstalację do dostawcy energetyki i to może faktycznie dosyć mieć duże konsekwencje, gdyby coś było zrobione nie tak. Sam system załączania rezerwy.
wskazuje nam, że mamy city power, czyli miejskie źródło energii z sieci, krótko mówiąc, dostajemy, to oznacza nam, że load power, czyli podajemy napięcie na mieszkanie, bez względu na to, czy to jest city power, czy generator nasz, jest podawane napięcie z tego naszego ATS-a. Ja tu za chwilkę pokażę wszystko, jak on wygląda. Włącznik, bezpiecznik, wyłącznik bezpieczeństwa, gdyby trzeba było coś było zrobić. Tu wskazuje nam ATS jakiekolwiek awarie, bo to akumulatora, jakieś tam prace skokowe, prakoleju, awaria filtra, bądź inne jakieś awarie. Tu przepięcie bezpiecznika, to już nie pamiętam, co to był za symbol, to chyba pochodziło o to, że coś jest na sieci, jakieś tam problemy z siecią. I teraz tak, tu nam się pali dioda, może tego nie do końca widzicie, natomiast jest tutaj symbol słupa energetycznego wysokiego napięcia. Jest to napięcie sieci, w tym momencie dioda pokazuje, że mamy napięcie sieci, load jest podany przez napięcie sieci do mieszkania. Mamy w pracy tryb auto, tryb manualny, my sobie wybraliśmy tryb pracy auto, żeby nam agregat załączał się za każdym razem, gdy stracimy napięcie w sieci. Po pojawieniu się tego napięcia, agregat odczeka 30 sekund, jeżeli napięcie będzie stabilne i będzie już stałe, to po 30 sekundach sam agregat się wyłączy i w tym momencie przełączy nam ATS na sieć miejską, co za chwilkę zasymulujemy, wyłączając rozłącznik na tablicy rozdzielczej. Z czego się składa taki ATS? Oczywiście osoby nieuprawnione nie powinny tutaj zaglądać i tutaj jakby się w to bawić. Dwa styczniki, które nam właśnie kierują pracą sieć, generator. To są dwa styczniki, które nam rozłączają tutaj całą tą pracę. Podłączone trzema przewodami. Ten przewód, pierwszy, to jest przewód z sieci, czyli my podpinamy się do sieci, dokładnie w tym samym miejscu, mamy to zrobioną tą spinkę, odsłonię go trochę, to jest ta spineczka, która jest zrobiona, to jest w tym samym miejscu, gdzie wchodzi nasz falownik. Tu idzie przewód od falownika, od fotowoltaiki i w tym jakby fotowoltaikę włączamy przed, możemy zrobić to w tym samym miejscu przed, nie szkodzi to fotowoltaice. Jak załączy się nam agregat i będzie produkował prąd nam z agregatu, falownik nam się w tym momencie nie załączy. Następny przewód, czyli prąd z load, drugi przewód, przepraszam, load z generatora, podajemy na pierwszą różnicówkę, którą mamy tutaj na wyprowadzoną na mieszkanie i to jest to wejście od góry. Pierwotnie tu była spinka zrobiona między tym a tym. Tą spinkę trzeba było rozpiąć, myśmy ją wpinali, od góry wchodzi tymi dużymi przewodami, widzicie, 10 mm, wchodzi napięcie z sieci na rozłącznik 63 A i z rozłącznika my sobie go podajemy najpierw na agregat, z agregatu podajemy sobie tutaj. Teraz mamy jeszcze trzeci przewód, to jest ten przewód, który nam doprowadza, on idzie tutaj do góry, on nam doprowadza z agregatu, czyli tam, który widzieliśmy, tą mufę siłową, którą mieliśmy podłączoną, to jest tam to właśnie podłączenie tej mufy siłowej, to nam doprowadza prąd z agregatu i podajemy to, podłączamy sobie to tutaj do stycznika. Więc teraz tak, jak mówiłem, według projektu, zgodnie z pozwoleniem, mamy to wszystko podłączone, zasymulujemy sobie pracę agregatu i zobaczycie, jak to wygląda, jak to będzie działało. Pokażemy Wam też, że po uruchomieniu załączy nam się pompa ciepła bez żadnych alarmów, a falownik będzie się nam wyłączał. Także zasymulujemy sobie rozłącznikiem, ja może stanę z tej strony, pokażę. Teraz obserwujcie, co się będzie działo tutaj na tych diodach. My rozłączamy rozłącznikiem napięcie z sieci. I teraz mamy sygnalizację, że nie mamy napięcia z sieci i za chwilkę powinien wystartować tam agregat. Nastąpił rozruch agregatu, nie wiem, czy to słychać, bo za ścianą jest, więc być może już to słyszeliście. I w tym momencie podajemy sobie już napięcie z generatora, które jak tylko się nam ustabilizuje, załączyło nam napięcie na load i przełączyły nam się diody. Wobec tego w tym momencie już pracujemy sobie agregatem, pracujemy sobie prądem z agregatu.
Może pokażmy teraz, jak będzie wyglądało praca pompy ciepła i falownika, jak się w tym momencie zachowa falownik. Jak widzicie, falownik tam nie pracuje, nie produkujemy w tym momencie żadnego prądu. Oczywiście no jest to dla nas stratą, natomiast tak jak mówię, no nie ma możliwości na razie innej. Są już falowniki, które już mają takie opcje, natomiast to jeszcze my tego nie mamy w ofercie. Falownik po prostu pokazuje prąd, błąd i nam nic nie produkuje. Pompa ciepła pracuje cały czas. Ona nam nie pokazuje, jest akurat na czuwaniu, natomiast załączyła się, nie pokazuje nam żadnego błędu, żadnego błędu kolejności fasa, nie przeciążenia którejś fazy, więc pompa ciepła jest przygotowana do pracy, nie musimy się tutaj o nią zupełnie martwić. Tak samo wszystkie inne urządzenia, które są włączone, rekuperator, wszystko pracuje, więc jedyną rzecz to po prostu nie produkujemy w tym momencie prądu z fotowoltaiki i fotowoltaika jest odcięta. Ok, wracamy sobie teraz do agregatu. Ok, czyli sytuacje, kiedy prąd nam się, kiedy nie mieliśmy prądu z sieci, już widzieliście. Teraz zobaczcie, jak będzie wyglądała sytuacja, kiedy prąd wraca z sieci. Czyli co? Podajemy sobie napięcie z sieci. Pojawiło się najpierw w City Power, że mamy takie napięcie. I on znowu czeka chwilę. Już nam rozłącza generator, który nadal jeszcze pracuje. Jak widzimy, i za chwilkę generator się już tam wyłączy, on po 30 sekundach mniej więcej się wyłącza i pilnuje tego, żebyśmy już nim nie pracowali. W tym momencie agregat nam się wyłącza, widzicie, że praca. Tak działa system automatycznego załączania rezerwy. Oczywiście możecie mieć przełączniki ręczne i wtedy jak macie przełączniki ręczne, nie musicie pozwoleń żadnych mieć. Do tego, że jest to po prostu heber, który odcina mechanicznie, trzeba to zrobić. Natomiast no, przy tych systemach automatycznych musi to być i przy systemach automatycznych no, musicie mieć takie projekty i był uprawniony elektryka, który to zrobi. Wracamy jeszcze szybko pokazać teraz, jak zaskoczy nas, jak zaskoczy teraz falownik, czy on ruszył, czy nie ruszył. Więc szybko jeszcze tylko pokażemy, nagramy, co się dzieje z falownikiem. Już po pojawieniu się z powrotem napięcia w sieci, czy błąd zniknął. I zaraz pokażemy, zaraz porozmawiamy jeszcze króciutko o agregacie. Jak widać, falownik wrócił już do swojej normalnej pracy, błędu żadnego nie pokazuje, wszystko wystartowało, pompa dalej pracuje tak jak pracowała, wszystkie urządzenia wróciły z powrotem do siebie, więc teraz już pracujemy na prądzie sieciowym. Idziemy jeszcze sobie na chwilkę do tego agregatu, tak jak mówiłem wcześniej, i zobaczymy sobie, przepraszam, i zobaczymy sobie jeszcze kilka takich fajnych ciekawostek odnośnie samego tego agregatu, powiem już w kontekście pompy ciepła. Jak już widzieliście, system działa, agregat załącza się w momencie, kiedy stracimy napięcie sieci, automatycznie też się wyłącza. Nadal nie mamy żadnego kluczyka ani pilocika, nic nie odpalaliśmy. Działa to automatycznie. Bardzo ważna rzecz. W sytuacji, kiedy mamy zimę, nie mamy tego, stracimy prąd, bardzo dużo jest ostatnio wichur, mamy mnóstwo realizacji gdzieś tam w takich fajnych ostojach, w koloniach, na wsiach porobione, gdzie dosyć często jest prąd wyłączany ze względu na przykład na przyłączenie następnych budynków, bo rozwija się infrastruktura dookoła, ludzie się budują, bądź właśnie ze względu na to, że linie przebiegają gdzieś tam przez lasy i dosyć często dochodzi do wyłączeń prądu. Taki agregat jest jakby zbawienny i bardzo często klienci nasi, my im polecamy, staramy się pomóc dobrać takie agregaty. Natomiast pamiętajcie o jednej rzeczy, nie musicie inwestować wielkich pieniędzy w taki agregat, dlatego że zimą tak naprawdę będziecie potrzebować podtrzymać lodówkę i podtrzymać sobie pompę ciepła. Więc musimy sobie to po prostu policzyć. Na fotowoltaikę nie patrzymy zupełnie, elektryk do podłączy będzie wiedział jak. Moc znamionową urządzeń dobieramy sobie, sumujemy te wszystkie odbiorniki, które są dla nas niezbędne w momencie, kiedy nie mamy prądu. Oczywiście możecie sumować tak jak ja i wziąć coś większego. Natomiast przy pompie ciepła pamiętajcie o tym i zwróćcie uwagę na to, jaka to jest pompa ciepła. Przede wszystkim agregat musi być też przeznaczony do silników indukcyjnych, do odbiorników indukcyjnych, które tak jak mówię, mają wyższy prąd przy rozruchu. I pamiętajmy o tych właśnie wartościach, o których mówimy, jeżeli będziecie sobie to dobierać i kompletować. Mam nadzieję,
czy troszeczkę Wam pomogłem przy wyborze tych agregatów. Gdyby były jakieś pytania, zapraszam, pomożemy, odpowiemy poprzez adres mailowy. Niestety producent z nami się tutaj nie chciał dogadać odnośnie tych agregatów, żeśmy prezentowali jego markę, więc jej nie prezentujemy. Natomiast my wybraliśmy dosyć dobrej klasy urządzenie. Polecam szukać urządzeń naprawdę sprawdzonych. Szukajcie, czy mają części zamienne, czy mamy obsługę serwisową na miejscu, dlatego że takie agregaty będą teraz, będzie wysyp tych agregatów. I takie agregaty są ściągane z Chin z naklejką byle jaką z różnych dziwnych firm. Natomiast może się okazać, że coś Wam się zepsuje i już później tego nie będziecie w stanie naprawić ani odtworzyć, bądź tam koszty naprawy będą bardzo wysokie. Czy jest to potrzebne przy pompie ciepła? Absolutnie nie jest to potrzebne przy pompie ciepła, dlatego że pompa ciepła nie pracuje 24 godziny na dobę. Oczywiście mówimy o prawidłowo zainstalowanej, dobranej pompie ciepła do budynku. Pompa ciepła pracuje w pewnych interwałach czasowych. Pracuje, wyłącza się, pracuje, wyłącza się. Wobec tego nie jest to konieczność, dlatego że wasz budynek też ma jakąś bezwładność, wasz system grzewczy ma swoją też bezwładność. Jeżeli będziecie mieli dobrze budynek zaizolowany, będziecie mieli małe straty, wysoką bezwładność, to po nagrzaniu pompa ciepła przez kilka, nawet kilkanaście godzin nie musi się uruchamiać, aby wam budynek ogrzać, więc jeżeli będą drobne wyłączenia prądu, nic to się nie stanie i tutaj jakby nie musimy się obawiać tego. Większym problemem będzie, jeżeli faktycznie jest zima, mamy niedobór prądu ze względu na przykład na lód pozostający, który zrywa nam sieci energetyczne, kable, przewraca słupy i wtedy pogodowie energetyczne musi się, że tak powiem, kolokwialnie zwijać i sprężać, żeby te awarie usuwać. Wy możecie pozostać bez prądu na przykład 2 dni. Wobec tego taki agregat jest już dla Was zbawieniem. Ostatnimi czasy dosyć dużo się mówi w Europie o blackoutach, o przerwach energetycznych. Mamy problemy, zostały przerwane łańcuchy dostaw, nie tylko w żywności, ale również w energetyce. Mamy problem z dostępnością gazu, mamy problem z dostępnością węgla, ogólnie paliw kopalnianych. Wobec czego możemy się spodziewać w niedalekiej odległości, że mogą być wyłączenia prądu, tak zwane blackouty planowane, właśnie ze względu na to, żeby troszeczkę nam tutaj ograniczyć moc, to będzie dla Was też troszeczkę ratunkiem. Nie jest zabronione prawem, pamiętajcie o tych pozwoleniach, jeżeli one są wymagane. I chyba to tyle tak pokrótce na temat tego agregatu, za dużo nie będziemy opowiadać. Tak jak mówię, jeżeli macie pytania, z chęcią pomożemy dobrać sobie taki agregat. Natomiast zawsze kierujcie się rozwagą i pytajcie się swoich instalatorów na miejscu, który będzie lepszy, jak pompa pracuje, jaki ma silnik, czy ma soft start, czy ma inwerter, czy w jaki sposób to sobie zgrać. Pytajcie się ludzi z fotowoltaiki, jak to rozwiązać taki problem. I przede wszystkim uprawniony elektryk, który musi się zająć podłączeniem takiego agregatu, jeżeli mamy system załączania rezerwy, czyli pełną automatyzację, do czego ja namawiam, jest to o wiele wygodniejsze i o wiele sprawniej to działa. Dziękuję ślicznie za uwagę, zapraszam na następne odcinki.